Występy artystyczne, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, podziękowania i gratulacje. Tak Szkoła Podstawowa w Imbramowicach świętowała 5. rocznicę nadania imienia UNICEF w placówce. To był wyjątkowy dzień dla całej szkolnej społeczności. Tak, i szkoła przekazywała wiedzę, która wystarczała prawie na całe życie. Obecnie jej zasadniczym zadaniem jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki na kolejnych etapach przy zapewnieniu jak najlepszych warunków harmonijnego rozwoju. Dzisiejsza szkoła ma jednak konkurencję, co mają nowoczesne media, internet, które są nośnikami ogromu informacji, często nieupokładanych, wyrywkowych. Trudno mu temu człowiekowi tę wiedzę wybrać, uporządkować, uchwycić jej sens. Tego musi nauczyć szkoła. Podczas wspólnego świętowania uczniowie szkoły przypomnieli również o akcjach, w których uczestniczy ich placówka. Życzenia na ręce dyrektor szkoły Krystyny Waliszak oraz całej społeczności szkolnej składali zaproszeni goście. Pani dyrektor, szkolne biuro nauczycielskie, zebrani goście, no i przede wszystkim my, to jest wasze święto. Chcę życzyć, żeby to pięciolecie nie zamykało klamrą okresu, tylko było otwarcie. Chcę wam życzyć przede wszystkim, żeby to, co wynosicie tutaj ze szkoły, żebyście na co dzień odczuwali jako realną potrzebę serca. Szkoła ma piękne imię. Szkoła ma imię, które niesie za sobą ofiarowanie pomocy. Słodką niespodziankę dla wszystkich dzieci przygotowali też radna powiatowa Urszula Ganczarek i radny Rady Miejskiej Żarowa Waldemar Ganczarek.